Witam was wszystkich, ja się nazywam Nyx, a to jest moja kuchnia. Dzisiaj zajmiemy się kleromancją, a dokładnie tym, w jaki sposób odczytywać grupę indykatorów. Ja już robiłem dwa odcinki na kleromancji, w jednym wam pokazałem, jak złożyć swój set, w drugim wam pokazałem, w jaki sposób odczytywać, jakie są podstawowe zasady odczytywania pojedynczych indykatorów, pojedynczych znaczników w naszym kręgu. Natomiast dzisiaj chcę wam pokazać coś bardziej złożonego, mianowicie jak odczytywać grupy indykatorów. To jest tak naprawdę bardzo istotne, ponieważ poza pojedynczymi znacznikami, kiedy rzucimy kości w nasz krąg, oczywiście one też zbierą się w grupy i odczytanie grup jest tak naprawdę kluczowe. Ja tutaj też na wstępie chciałem zaznaczyć, że kleromancja to jest bardzo intuicyjny system dywinacji. Więc tak naprawdę nie ma jednego wyjaśnienia, czy jednego właściwego sposobu interpretowania na przykład grup czy układów. Ja wam pokazuję to, czego byłem nauczony, ale właściwie każdy praktyk kleromancji powie wam, że najlepiej się jej uczyć jest w ten sposób, aby usłyszeć na przykład najwięcej wersji i sposobów, w jaki indykatory się właśnie identyfikuje, rozumie, interpretuje od najróżniejszych praktyków, gdyż wtedy macie możliwość wyrobienia sobie własnego stylu rozumienia tej sztuki wróżebnej. Tak więc to, co ja wam powiem, jest tylko jedną z wersji, natomiast jeżeli chcecie faktycznie się rozwijać w tym systemie wróżenia, powinniście poznać ich jak najwięcej. Więc zachęcam zarówno do czytania książek, jak i na przykład do uczestniczenia w jakichś kursach kleromancji. I nie przejmujcie się tym, że jedni widzą sprawę w ten sposób, inni w inny, bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego w kleromancji jak jedna właściwa szkoła interpretacji, czy jakaś taka dogmatyczność w tej kwestii. To, co ja wam pokażę, być może część z tego zaadaptujecie, być może część z tego pozwoli wam lepiej rozumieć kości, być może część z tego okaże się dla was bardziej jakby otwierająca na intuicję, etc., aczkolwiek mówię, to nie jest jedyna wykładnia, także szukajcie własnej, to jest bardzo istotne w tej sztuce. Naszą podstawą do interpretacji będzie to koło, jak niektórzy wiedzą, ja właśnie wróżę sobie na takiej starej, ręcznie tkanej, ręcznie robionej, czy tam szydełkowanej serwetce, która mi przypomina sieć pajęczą. I najpierw oczywiście musimy wydobyć nasze kości. Ja tutaj w tej chwili nie będę wykonywał tego ceremoniału, który się wykonuje, ponieważ tak naprawdę chcę wam tylko zaprezentować układy, więc nie będę wróżył, jedynie będę je prezentował. Zacznijmy od znacznika osobistego i zacznijmy także od tego, jak rozpoznać grupę. Otóż grupę stanowią wszystkie te indykatory, które się dotykają, na przykład coś takiego, prawda? Albo które opadły bardzo blisko siebie, na przykład będzie to coś takiego. I czujecie, że one mają związek, one się nie muszą faktycznie dotykać, ale widać, że tworzą jakiś układ. Po jakimś czasie praktyka wam pozwoli idealnie rozpoznawać tak naprawdę te indykatory. Mogą również leżeć na przykład na sobie, to także się zdarza, tak? I interpretacja grup, jak powiedziałem, jest kluczowa, bo tak naprawdę pojedynczy znacznik, on nam nie mówi za wiele. On nam mówi tak naprawdę, w jakiej sferze się coś dzieje, czy w przyszłości, czy przeszłości, czy coś jest obecne bardziej w sferze emocjonalnej, podświadomej, czy bardziej w sferze świadomości. Natomiast grupy są kluczowe, ponieważ grupy dają nam dokładny wgląd w zdarzenie, dokładny wgląd w to, co się działo lub będzie działo i w jaki sposób sytuacja się będzie rozwijała. Więc tak naprawdę są najważniejsze i często początkującym właśnie grupy sprawiają najwięcej trudności. Więc może teraz ja wam pokażę kilka przykładów, układów, które się mogą zdarzyć. Zacznijmy od tego, że każdy indykator, każdy znacznik, który dotyka naszego środkowego znacznika, oznacza to, że on jest bardzo osobiście związany z nami w przypadku znacznika osobistego lub z osobą, której wróżymy w przypadku znacznika, kiedy tu kładziemy znacznik na jakąś osobę, tak? Więc zawsze zaczynamy interpretację od nich, bo to będą najważniejsze rzeczy, najbardziej jakby związane z daną osobą i najbardziej na nie wpływające. W takim układzie mielibyśmy właśnie
coś, co wpływa jakby z poziomu świadomego, o czym dana osoba wie, i coś, co będzie wpływało w przyszłości na poziomie emocjonalnym. Ale teraz może przejdźmy do samych grup. Możemy na przykład mieć, powiedzmy, przykład tego typu. Na przykład litera T, tak? Znaczniki mogą nam się ułożyć w taką literę T. Oznacza ona, że to, co jest na górze, blokuje to, co jest na dole i uniemożliwia mu rozwój. Więc tutaj na przykład jest znacznik jakby podróży, ale też zainteresowań intelektualnych i nauki, a tu jest na przykład oznaczenie wypadku, krzywdy, bólu. Czyli powiedzmy, ktoś chciałby się uczyć, ale się zdarzy jakiś wypadek, który mu to uniemożliwi. Inny przykład. Możemy na przykład mieć literę V. Jeżeli mamy literę V, to oznacza, że istnieją dwa czynniki, które się w przyszłości rozejdą, więc jakby zainteresowania intelektualne i kierunek nauki rozejdzie się z tym, co nakazuje nam honor i obowiązek. Z kolei, jeżeli byśmy mieli literę A, na przykład, powiedzmy na polu przeszłości, to by oznaczało właśnie, że to, co nakazywał nam honor i obowiązek oraz nasze zainteresowanie mentalne i chęć nauki połączą się w jedno, więc A nam indykuje połączenie dwóch rzeczy, a V, jeżeli one się rozejdą. Kolejna rzecz, na przykład mogą się ułożyć w kształt X. Jeżeli się ułożą w kształt X, tak, no to mamy jakby połączenie i harmonię między nimi i zwykle dominuje ten czynnik, który jest na górze. Tutaj na przykład to jest znacznik siły mocy męskiej i no także agresji, aczkolwiek niekoniecznie negatywnej, to jest nadal znacznik zainteresowań intelektualnych, więc to by oznaczało, że jakby nasze zainteresowania intelektualne będą współgrały właśnie z pewnego rodzaju siłą, aktywnością, agresją. No i że tak powiem, będzie to razem ze sobą współgrało. Na przykład może też być tak, że stanowią one linię poziomą, tak? Będą się dotykały w ten sposób. Co to oznacza? No to jest bardzo bierny układ, jak już mówiłem, to jest znacznik cierpienia wypadków, to jest znacznik blokad i chorób, czyli oznaczałoby to, że zdarzy się jakiś wypadek, cierpienie, będzie jakaś choroba, ale właściwie jest to w górnej części, więc nasz pytający o tym wie, będzie tego świadom, prawda? Ale właściwie nic tu się nie zmieni, totalnie nic. Cała sytuacja wejdzie w stagnację i będzie to tak trwało, nie ma tu nadziei na wyleczenie, ale też nie widać żadnych szans na pogorszenie. Natomiast jeżeli na przykład byśmy mieli układ, powiedzmy w rodzaju takim, pionowy, no chociażby, to by oznaczało dynamikę i wzrost pewnego rodzaju. Więc tutaj mamy zainteresowania, tutaj mamy transgresję i podróże, więc oznaczałoby to na przykład, że jakieś nasze zainteresowania w przyszłości z podróżami razem się splotły i była to bardzo dynamiczna część naszego życia, tak? One leżą najczęściej po przedkątnej i interpretujemy to wtedy z góry do dołu, więc najczęściej to właśnie tworzy coś takiego, mamy różnego rodzaju przekątne. Ja to właśnie interpretuję zawsze z dołu, uznając dół za przyczynę sytuacji, więc tutaj mamy nagłą zmianę, która może wywoływać pewnego rodzaju, w tym układzie będzie przynosiła siłę przebicia i tak dalej w przeszłości, prawda? Jakaś nagła zmiana przyniosła siłę przebicia, tu jest przyczyna, tutaj jest skutek. Następnie możemy mieć układy znamionujące na przykład szczęście i powodzenie, i to jest najczęściej układ w rodzaju podkowy. Czyli mamy, powiedzmy, o, dajmy na to tak, prawda? Jak mówiłem, tutaj każdy układ, wiecie, ma znaczenie, czy on jest do góry, czy nie do góry nogami, to wszystko ma znaczenie w interpretacji. Podkowę, jeżeli mamy, tak? To jest moc magiczna, intuicja, to jest przyszłość, to są takie różne cudowne sprawy, też połączenie ze światem natury. Oznaczałoby to, że po pierwsze podkowa zawsze wróży dobrze. Oznacza, że coś się będzie właśnie rozwijało dobrze.
Więc będzie to oznaczało, że właśnie połączenie z naturą, magiczne w przyszłości, jakby się obróci na naszą korzyść i będzie to dla nas dobre. Taki dobry układ całkiem, jeżeli chodzi o czarostwo, tak? Chociażby, natomiast gdybyśmy to mieli w odwróconej pozycji, inaczej to będzie wtedy, że mimo tego połączenia z naturą i cudownych rzeczy, no to jednak w przyszłości raczej możemy oczekiwać, że nic dobrego z tego niestety nie wyniknie. Także podkowa skierowana w dół zawsze świadczy źle. Może się pojawić też układ trójkąta, tak? No, to operujmy sobie na tych samych. Nie uwali nam się pojawi układ trójkąta skierowany w górę. To znaczyłoby, jak dla mnie, że w przyszłości właśnie te wszystkie czynniki połączą się, więc właśnie kontakt z naturą, jakieś cudowne magiczne rzeczy, intuicja, podświadomość, moc magiczna w przyszłości wydadzą owoce. Znak trójkąta skierowanego w górę to jest zawsze wzrost, rozwój, manifestacja. Ogólnie rzecz biorąc, mogą to być dobre rzeczy, no chyba żebyśmy mieli tu negatywne indykatory, prawda? No bo jeżeli weźmiemy na przykład sobie cierpienie, chorobę i jeszcze obmowy, no to będzie tyle, że nie dość, że będzie cierpienie, choroba, obmowy i blokady, jeszcze ktoś nam będzie źle życzył i to także wzrośnie, więc sami rozumiecie, że to zależne jest od znaczników, które nam tutaj wypadną. Natomiast jeżeli będziemy mieli, weźmy ten sam układ, ten sam układ byśmy mieli skierowany w dół, to znaczy, że pojawią się pewne blokady z uwagi na właśnie wypadek, nieszczęścia, cierpienie i obmowy innych, ale będzie to się zmniejszało w naszym życiu. Więc tak naprawdę nie ma się co tym przejmować, bo to się pojawi, ale zniknie. Z kolei mamy tutaj też inny przypadek. Weźmy sobie takie oto znaczniki. To jest znacznik dość potężnych duchów, to jak już mówiłem, mocy wewnętrznej, to jest nagłych zmian. I jeżeli to stworzy nam literę H, prawda? Litera H zawsze nam mówi o tym, że nadchodzą jakieś burze w naszym życiu, chaos, próby, trudności, ale może też mówić o wzroście dzięki pokonaniu problemów. Więc ja bym tutaj powiedział, że z podświadomości się wyłoni jakaś nagła zmiana, jakiś wstrząs w naszym życiu, który będzie też powodowany przez jakiegoś rodzaju duchy. No i tutaj zależnie od tego, czy będzie jeszcze coś w układzie, można przewidzieć, czy to wyniknie z tego coś dobrego czy negatywnego. Niemniej jest to jakaś próba, której pokonanie może przynieść korzyści. No to wiadomo, jeżeli jej nie pokonamy, to raczej korzyści nam nie przyniesie, tak? I teraz mamy jeszcze dwa przypadki. Mianowicie przedmiot ląduje na innym przedmiocie, tak? Czyli powiedzmy, że sobie na przykład weźmiemy znacznik karmy rodzinnej i na nim ląduje sobie znacznik duchów chtonicznych. W ten sposób, jeżeli jest, to można powiedzieć, że w jakiś sposób duchy oddziałują na karmę rodzinną i one ją tak jakby przygniatają, tak? Więc to, co jest pod spodem, jest przygniatane przez co jest na górze. Ale może być inny przypadek, gdzie znacznik się tak naprawdę wspiera na innym znaczniku. To też jest takie, wiecie, bardzo intuicyjne i to trzeba umieć rozpoznać. Więc weźmy sobie na przykład to jest przeszłość, tak? A to są związki i one się tak wspierają. To nie jest tak, że on go blokuje, tak? Tylko on się na nim tak jakby delikatnie wspiera, nie? I wtedy mamy oznaczenie, że to, co było dobre w przeszłości, wspiera nasz związek. Zwłaszcza jeżeli to, powiedzmy, będzie niżej, czyli na poziomie emocjonalnym, jest to dla nas jakiś ważny element, który jest istotny w naszym życiu. Czy tam niekoniecznie to, co było pozytywne, w tym układzie to, co było pozytywne faktycznie, bo indykator jest dobrze ułożony w przeszłości. Gdyby był odwrócony, to by oznaczało, że to, co było negatywne, negatywnie wpływa na nasz związek. Więc widzicie, tutaj trzeba trochę doświadczenia i trzeba trochę kośmi porzucać, żeby wiedzieć, czy jeden właśnie blokuje drugi, czy też się na nim wspiera, prawda? Jest, mówię, różnica między czymś takim, a różnica między na przykład czymś takim, prawda? Chociaż to jest właściwie X. To nie wiem, takim. Także jak widzicie, grupy mają znaczenie. Często te grupy potrafią być tak naprawdę bardzo rozbudowane, weźcie to pod uwagę.
że na przykład może wam się stworzyć coś takiego, prawda? O. No i to wszystko interpretuję mniej więcej tak, jak powiedziałem. No tutaj będziemy mieli, że jeden leży na drugim. Tutaj będziemy mieli właśnie, że one współgrają, tak? I interpretujemy zwykle od dołu przyczyna i tutaj aż do tego znacznika, który oznacza skutek. Interpretowanie grup wymaga bardzo dużo doświadczenia. Więc na początek warto sobie po prostu ułożyć tak naprawdę kilka znaczników, wiecie, na swojej planszy i pomyśleć, jakbyśmy to interpretowali. A później właśnie można przejść do rzutów i już spróbować sobie tak, że tak powiem, naprawdę interpretować. I też nie ma się co przejmować, jeżeli na początek wam to nie wyjdzie. Kości można odczytać jak pewnego rodzaju księgę. I powinniście każdy z tych znaczników traktować, powiedzmy, jak jakieś słowo, zdanie czy konkretną rzecz. I wtedy nawet można sobie wypisać właśnie je w kolejności i zobaczyć, co z czego wynika. To myślę jest taka najbardziej chyba pomocna rzecz na początek, aczkolwiek pamiętajcie, że intuicja też tutaj ma niebagatelne znaczenie i często nawet jeżeli one, mówię, nie są połączone, ale powiedzmy leżą w ten sposób, no to wiadomo, że jakieś dwie siły idą razem, tak? Leżą w ten sposób, no coś może ze sobą skolidować. To jest, wiecie, właśnie kwestia intuicyjna, bo innym razem upadną w ten sposób i nie poczujecie w ogóle, że to ma związek. Będziecie interpretowali osobno. Praktyka, 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 jeszcze raz praktyka, jeżeli chodzi o kleromancję. Nie ma tutaj innego wyjścia. No dobrze, to jest właściwie wszystko, co wam chciałem dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że to było ciekawe, zwłaszcza dla osób, które właśnie chcą pracować z kośmi, z tym rodzajem wróżenia. Moim zdaniem to jest bardzo, bardzo fajna sprawa. No taka, wiecie, pierwotna, naturalna, ale też właśnie uczy nas połączenia ze swoją intuicją, co jest niezwykle ważne w czarostwie. Ja na dzisiaj wam dziękuję, mam nadzieję, że to było inspirujące. Pamiętajcie koniecznie, dajcie łapkę w górę, jeżeli macie jakieś pytanie w komentarzach, chętnie zawsze na nie odpowiem. Pamiętajcie o tym, żeby wspierać Kuchnię Czarownika. Każde wasze wsparcie pomaga rozwijać się na naszych ziemiach idei magicznego odrodzenia. Ja zaś znikam i do następnego zaklęcia.